Zatrudnię kierowcę kategorii C+E w ruchu krajowym na cemento naczepach. Codzienne powroty do domu. Praca od poniedziałku do piątku. Telefon 508 133 151 w godzinach od 9 do 17. Drogi kliencie, ciężkie zakupy to już nie problem. Dostawa gratis przy zakupie powyżej 50 zł w naszym Zieleniaku na ulicy Kleberga 1A. Zadzwoń lub napisz swoje zamówienie pod numer 792 789 181. Dodatkowo przy 10 złożonym zamówieniu w prezencie od firmy zakupy gratis w kwocie 50 zł. Jest 22 października, piątek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Powracamy dzisiaj po przerwie do naszego wieloletniego cyklu Odkrywamy Historię. Nadal prowadzić go będzie sprawdzona ekipa Zdzisław Abramowicz, Beata Winiarska i Jan Samerdak. Pierwszy odcinek po przerwie dotyczył będzie poszukiwań grobu nieznanych ofiar z okresu II wojny światowej w Iwinach. Cykl naszej telewizji Odkrywamy Historię wystartował w 2000 roku i tworzony był przez ekipę w składzie Izabela Jurasik i Jan Samerdak oraz Zdzisław Abramowicz, regionalista i miłośnik historii, zajmujący się merytoryczną stroną programów. Zmieniali się potem dziennikarze współtworzący program, ale Zdzichu i Janek nieprzerwanie stanowią trzon tej ekipy. Kilkumiesięczna przerwa w produkcji programów związana była z kryzysem COVID-19, ale powracamy już do cyklu, odwiedzając okolice Iwin w poszukiwaniu mogiły nieznanych ofiar z czasu II wojny światowej. Mimo tego, że programy, które robiliśmy, trwają tutaj od chyba ponad 20 lat, 20 kilku lat, to jednak ciągle znajdowane są coraz nowe rzeczy, a bardzo wiele tych wszystkich wspomnień dotyczy po prostu ludzi. Ludzi, którzy są w różnych miejscach pochowani, którzy nie mają swoich mogił. To nie jest zresztą, jeżeli chodzi o to miejsce w Iwinach, gdzie na podstawie zasłyszanych opowieści, jako że tych mieszkańców, którzy tutaj byli kiedyś, już nie ma, a co nam przekazywali ci, którzy od nich zasłyszeli, to też bardzo wielu z tych ludzi już nie ma, bo to były wtedy co prawda dzieci, ale lat wiele upłynęło. Historia odleglejsza i bliższa terenów, na których żyjemy, jest bardzo bogata i opisana. Szczególnie jednak czasy II wojny światowej w wielu małych miejscowościach nie są dostatecznie udokumentowane. Zamysł i realizacja tego programu polega m.in. na odkrywaniu właśnie takich partykularnych historii. Czasami ja tutaj spotykam się z takim pytaniem o szczegóły, o daty. Daty, szczegóły to są ważne wtedy, kiedy się zajmują tym zawodowi historycy, kiedy to jest historia, która ma być udokumentowana. Natomiast jest bardzo wiele takich spraw, które po prostu nigdy nie będą udokumentowane, ponieważ losy pojedynczych ludzi nie mają takich właśnie dziejopisarzy, którzy sporadycznie czasami ktoś z rodziny opisuje. Mam nadzieję, że będziemy w tych nowych odcinkach mogli przybliżać dalej to, co się działo na tej naszej pięknej polskiej ziemi. I mam nadzieję, że będą ludzie, którzy zechcą to oglądać, zadowoleni. A nasi telewidzowie przekonują nas o tym, że te programy są przez nich chętnie oglądane. W czasie przerwy w ich nadawaniu emitowaliśmy archiwalne ich wydania, które biły rekordy oglądalności na naszych facebookowym profilu. Audycję nadal będzie tworzyła nasza sprawdzona ekipa programu Odkrywamy Historię, czyli Zdzisław Abramowicz, Beata Winiarska i Jan Samerdak. Ja starał się będę jedynie zbierać w całość to, co oni nakręcą w terenie. Trwa jeszcze powszechny spis rolny, ale już wiadomo, że nie najlepiej wyglądają statystyki dotyczące liczby spisanych gospodarstw rolnych. GUS zachęca więc rolników, żeby dali się spisać. Materiał telewizji Dami. Nie najlepiej wyglądają statystyki, jeśli chodzi o udział rolników w powszechnym spisie rolnym. W skali naszego województwa z tego obowiązku wywiązało się niecałe 40% rolników. Być może tak słaby wynik spowodowany jest panującą obecnie epidemią koronawirusa, jednak strach w tym przypadku jest zupełnie nieuzasadniony.
końcu każdy rolnik może spisać się w wygodny, prosty, a przede wszystkim bezpieczny sposób za sprawą tak zwanego samospisu. To podstawowe narzędzie obecnego badania, polegające na samodzielnym spisaniu się rolnika za pośrednictwem strony www.spisrolny.gov.pl. Wystarczy wejść i odpowiedzieć na pytania. Co jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu? W takich sytuacjach powinni skorzystać ze stanowisk komputerowych przygotowanych w każdej gminie do tego samospisu i w każdej gminie są osoby, które powinny umożliwić rolnikom spisanie się samodzielnie. No jednak są też sytuacje takie, no jakieś tam wykluczenie komunikacyjne, starszy wiek rolników. W związku z tym spis prowadzimy jeszcze dwiema metodami. Jedna to jest spis drogą telefoniczną. Nasi współpracownicy, pracownicy urzędów statystycznych dzwonią do rolników. No i ta najbardziej tradycyjna metoda to są tak zwani rachmistrzowie terenowi. Na czym to zadanie polega i jak duże wyzwanie przed panem stoi? No wyzwanie na pewno duże, bez dyskusji, ale czy na spisaniu wszystkich upraw, wszystkich zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie i strukturze dochodów wszystkich rolników. Jest to trudne? Nie jest to trudne. Pytania były w miarę proste. Nie było problemu? Nie, absolutnie nie było. Co pan myśli o tym spisie? Potrzebny, niepotrzebny? Jeżeli to ma komuś pomóc w przyszłości, jak najbardziej. Zależy nam na tym, żeby po prostu poznać, jaki jest stan polskiego rolnictwa. Zresztą nie tylko polskiego, tu powiem, że powszechny spis rolny jest robiony w tym roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej, bo to badanie ma służyć na poziomie Unii Europejskiej kształtowaniu polityki rolnej. Oczywiście w naszym kraju również ma służyć informacjami władzom naszego kraju, aby kształtować politykę rolną i politykę społeczną na poziomie zarówno centralnym, jak i regionalnym. Dlatego jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie, które realizuje na terenie naszego kraju Główny Urząd Statystyczny. Wszystkie informacje odnośnie powszechnego spisu rolnego znajdują się na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl. Badanie potrwa do 30 listopada. Teraz zapraszam Państwa na blog wiadomości w skrótowej formie. W sobotę w południe rozpocznie się mecz BTS Elektro z drużyną Faraon Ziębice. Mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Spotkanie to będzie jednak transmitowane przez internet. Mecz będzie już przyspieszonym rewanżem, bo tydzień wcześniej drużyny te spotkały się w Ziębicach, gdzie Bolsawianie wygrali zdecydowanie 3-0. 6110 zł wyniesie subwencja oświatowa na jednego ucznia w 2021 roku. Zakłada to projekt budżetu państwa na przyszły rok. Łączna kwota zarezerwowana w budżecie na ten cel wyniesie ponad 52 miliardy złotych. To więcej o ponad 2 miliardy od kwoty tegorocznej, co stanowi wzrost o 4,3%. Ostatnia doba to przyrost 667 nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. Dotyczą one całego obszaru regionu. Kwarantanną lub izolacją jest obecnie objętych 18 621 osób. Hospitalizuje się już 690 osób. W Bolesieckim Szpitalu jest ich 79, w tym 9 pod respiratorami. Ostatniej doby zmarła tu 78-letnia kobieta, u której zdiagnozowano choroby współistniejące. Starostwo powiatowe ogłosiło konkurs na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. To otwarty konkurs skierowany do organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w 2021 roku. Oferty powinny być złożone do 16 listopada. Szczegóły konkursu dostępne są na witrynie internetowej starostwa. Wojewoda Dolnośląski i szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformowali o decyzji budowy we Wrocławiu szpitala tymczasowego, który obsługiwać ma chorych na COVID-19, gdy zajdzie taka potrzeba. Powstanie on w centrum konferencyjnym, znajdującym się przy hotelu Terminal przy ulicy Rakietowej. Ten szpital tymczasowy nadzorowany będzie przez zespół Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu podpisał porozumienie z dowódcą 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na uczelni tej prowadzone są kierunki bezpieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Współpraca da więc korzyści uczelni, która będzie miała do dyspozycji praktyków, a terytorialsi liczą na to, że studenci zasilą ich szeregi. W Jeleniej Górze odbyła się konferencja poświęcona funkcjonowaniu na Dolnym Śląsku branży turystycznej i kulturalnej w okresie epidemii koronawirusa. W tym materiale telewizji Dami pojawi się m.in. wokalista zespołu Genesis Ray Wilson. O przyszłości turystyki rozmawialiśmy w ostatnim czasie z uczestnikami karkonoskich spotkań turystycznych. Obawy co do przyszłości mają m.in. hotelarze. Modlimy się, żeby te obostrzenia nie dotknęły znowu hoteli. No cóż, było w kwietniu, maju, czerwcu jeszcze bardzo ciężko, lipiec, sierpień był dużo lepszy. Mamy nadzieję, że jednak jakoś przetrwamy. Rezerwacje w hotelach jak na razie są przyjmowane. Odwoływane są z kolei wycieczki i różnego rodzaju imprezy. Staramy się jakoś nie wpadać w panikę, ale musimy przestrzegać wszystkich przepisów sanitarnych. Wobec tego bardzo dużo wycieczek czy imprez naszych jest odwoływanych niestety, bo nie da się spełnić po prostu tych wymogów. Już mieliśmy raz tą naszą najpopularniejszą imprezę, czyli rajd na raty niedzielny, zawieszoną. W tej chwili jutro będzie wycieczka i prawdopodobnie znowu zawiesimy niestety ten rajd. Cierpi także branża muzyczna. Pandemia niestety dotknęła również branży muzycznej, stąd zdecydowanie tych koncertów jest mniej. Gramy obecnie w takim troszkę pandemicznym, okrojonym składzie, ale koncentrujemy się głównie na tworzeniu nowego repertuaru. Wierzymy, że w przyszłym roku uda nam się wydać nową płytę. Mamy nadzieję, że wszyscy zdrowo przejdą przez tę pandemię i będziemy mogli to zaprezentować. We have a new reality and we have to, you know, we have to wear these things. It does make a difference in my opinion. And it allows us to do some concerts. Mamy nową rzeczywistość, musimy nosić maseczki. W związku z obecną sytuacją koncertów jest zdecydowanie mniej i odbywają się one w okrojonym składzie i ze zdecydowanie mniejszą ilością publiczności. Ale musimy dostosować się do obecnych realiów i postępować z głową. Przede wszystkim nosić maseczki z szacunku dla osób starszych i schorowanych. Musimy nauczyć się z tym żyć. A jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne w strefie żółtej i czerwonej, mogą one się odbywać jedynie do 25% udziału publiczności. Wydarzenia sportowe z kolei bez udziału publiczności. Zawieszona została także działalność basenów, akwaparków i siłowni. Nie dotyczy to jedynie gości hotelowych nocujących w danym obiekcie co najmniej jedną. Za chwilę prognoza pogody dla Bolesławca na weekend. Aura sprzyjać będzie grzybobraniu. Po niej zapraszam do obejrzenia zapowiedzianego już pierwszego po kilkumiesięcznej przerwie odcinka cyklu Odkrywamy Historię. To będzie podróż do Iwin w poszukiwaniu grobu nieznanych ofiar z czasu II wojny światowej. Ja już dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Jesteśmy na polu, u Kuby. Ale Kuba na pewno nie jest w polu ze spisem rolnym, bo załatwił tę sprawę jako jeden z pierwszych. Cała Europa się spisuje, to zobowiązuje. Tym bardziej, że można to załatwić przez internet. Szybko, bezpiecznie. Jestem pewien, że dane zebrane w ten sposób będą miały wpływ na politykę rolną. Oby tak było, ale też można wziąć udział w loterii spisowej i wygrać atrakcyjne nagrody. Spiszmy się, jak na rolników przystało.
nocy z piątku na sobotę w Bolesławcu będzie 12 stopni Celsjusza, w sobotę dojdzie do 15. Wilgotność powietrza 95% w nocy i 80% w ciągu dnia. W nocy zachmurzenie będzie duże, a w dzień umiarkowane i małe. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali. Wiatr do 15 km na godzinę z kierunków południowych. W nocy z soboty na niedzielę będzie 8 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 17. Przez całą dobę będzie niemal bezchmurnie. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali i od południa zacznie powoli spadać. Wiatr do 10 km na godzinę z kierunków południowych.